A jak jesteście ciekawi, jak wykończyłem okap nad Murłatą i zamknąłem przestrzeń nad ścianką szczytową, to zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą robię, to sklejam sobie jeszcze taśmą specjalną membrankę. Myślę, że jest to zbędne, ale nic się nie stanie, jeśli dołożę. Taka jedna rolka kosztuje na Allegro 35 zł i śmiało można to połączyć. Zawsze będzie to troszeczkę szczelniej. Nie jest to duży koszt, a ta membrana będzie się trzymała. Mało tego, ja na etapie jeszcze, jak montowałem dach, to w poprzek dawałem taką jeszcze nałączenia z tamtej strony, taką dwustronną. Więc tutaj tylko, żeby to po prostu nie latało, żeby tam nic nie podchodziło. Dobra, skupmy się na tym, co tutaj zrobiliśmy. Dlaczego w ten sposób? Gdybym miał deskowanie, wyglądałoby to całkiem inaczej. Myślę, że z deskowaniem byłoby troszeczkę prościej. Natomiast tutaj nie ma deskowania, jest tam membrana i trzeba sobie poradzić tak, żeby ewentualny szkodnik, który nam tu przyjdzie, nie przeszedł między membraną a naszym zabezpieczeniem. I teraz zobaczcie, ja sobie poszukałem miejsca. Tu będzie dobrze lepiej widać. O, tutaj w tym miejscu jest łata w poprzek, która idzie od góry. Łata, która jest zamontowana na kontrłacie o grubości 2,5 cm. Czyli tutaj powinno być 2,5 cm odstępu. No ogólnie, no myślę, że może nawet 3 może być. Jak sobie wezmę, nie ma trzech, jest 2,5. Więc 2,5 cm tutaj jest dziurki, jakby ktoś coś tam chciało podejść, no to teoretycznie zawsze się może wśliznąć. Natomiast kuna jest w stanie wejść przez otwór większy niż 4 cm. Także jeśli zastosujemy się mniej niż 4 cm, kuna nam żadna nie wejdzie. Jeśli chodzi o myszy, to tutaj już jest troszeczkę gorzej. Oczko 1,9. Także nawet i mała mysza mogłaby przejść przez takie oczko. Ja się tu się staram zabezpieczyć przed kunami, ptakami i innymi dziobągami. I tak to wygląda, że pierwszą listewkę, którą montuję, montuję na takich kątowniczkach. Po dwa wkręty z każdej strony. Od góry jest, mówię, ta łata, więc tutaj ciężko coś podejdzie. I wyginam sobie z siatki takiej stalowej trochę szerzej niż jest szerokość między krokwią a krokwią. I teraz pierwsze jest zagięcie o 45 stopni tu, potem wycinam sobie odpowiednią wysokość, zaginam do środka, tamto zaginam na zewnątrz, tak jak widać tutaj w tym miejscu, i jest to zamocowane. O ile mogę sobie podejść z tej strony bez problemu, zamocować takim takerem i trzyma się elegancko, o tyle z drugiej strony muszę na drabinie podejść. I z tamtej strony przyczepiłem. Na razie włożyłem, bo ten stropian sobie tutaj po prostu leży na ścisk. 5 cm stropianu do góry i wszystko opianować. Także tak to wygląda u mnie. Tutaj zobaczcie, z jakąś troszeczkę większą szparką, ale tu wszędzie przyjdzie piana. I tam mi się zlicowało z murem. Te 5 cm, które właśnie tutaj jest, z tamtej strony jest tyle samo. To się zlicowało i tutaj jest chyba elegancko. Dojdzie jeszcze od zewnętrznej strony warstwa styropianu, nie wiem czy 15 czy 20, myślę, że 20 cm, więc dodatkowo jeszcze tam to dociśnie. Dobra, to ja Wam pokażę na tym przykładzie. Tu potrzebuję deseczkę 91 cm. Oczywiście dobrze jest sprawdzić sobie przed włożeniem. Ok, będzie pasowało. I teraz rzecz, którą robię, prawdopodobnie niepotrzebnie, ale zabezpieczam sobie dodatkowo ogniem. Każdą deseczkę przypalam sobie. Nie robię tego tak na czarno, jak to niektórzy palą te dechy. Robię to po to, żeby o te główienka się przyjarały i ciętą stroną trzeba zabezpieczyć. I montujemy sobie teraz dwa kątowniczki, jeden z jednej strony, drugi z drugiej strony, na zwykłe czarne wkręty. Po dwa wkręty w zupełności wystarczą na każdą stronę. Bierzemy kilka wkrętów
I idziemy zamontować to tutaj. Muszę sobie znaleźć tą moją listewkę. Ona jest tutaj. Czyli tak jak mniej więcej wypada. Hej, dobra. Teraz biorę siatkę. Już sobie trochę więcej przygotowałem wcześniej. Mniej więcej zostawiam sobie zapasu jedno lub dwa oczka. W tym wypadku jedno i odginam. To odginam do środka, a ten kawałek idzie na zewnątrz. Później jest tylko problem, bo trzeba po drabinie tam wchodzić, ale ze wszystkim sobie można poradzić. Tu odcinam sobie taki kawałek, bo tu żeby mi w membrany nie zahaczało. Sprawdzam, czy pasuje. Nie, mało. Trzeba delikatnie z luzem, lepiej z luzem zrobić. Ogólnie mam nadzieję, że mi się sprawdzi to. Zdaję sobie sprawę z tego, że gdzieś tam z tamtej strony jeszcze jest niezabezpieczone ta membrana. Ale to może na jakichś późniejszych etapach jeszcze uda mi się też jeszcze to zabezpieczyć. Dobra, przyłapię sobie takerem. Hop. Można i wkrętami śmiało tak samo, ale takerem jest szybciej. No i takerem można to przy okazji zrobić dużo, dużo gęściej. Tu też trzeba ten kawałek zamontować. Tam oczywiście dogiąć trzeba to wszystko. To idę od zewnątrz. Od zewnętrznej strony wygląda to tak. Tutaj ten kawałek, gdzie jest trochę więcej, mam tej siateczki wypuszczone. Jak jest więcej wypuszczone, to też fajnie się to wszystko spina. Elegancko. Tutaj to na pewno nic nie podlezie. Nic się przez to nie przebije. Teraz trzeba przyciąć styropian. Żeby się nie męczyć, żeby cięcie było ładne. I teraz tnę sobie po prostu na pół. Na 25 cm. Nie wiem, czy pod kątem jeszcze nie powinienem tego może przeciąć. Może też byłoby dobrze. Cięciem do góry obcinam sobie na równo. O, i tu wchodzi prawie do samej góry. Tutaj się zlicuje, na to pójdzie elegancko styropian z elewacji. I teraz kolejnym etapem jest przypianowanie tego wszystkiego. Nie będę wam już pokazywał, po prostu trzeba pianą to objechać i będzie git. I jak już mam zrobiony okap, to biorę się za ocieplenie szczytów. Szczyty ogólnie powinny być tutaj między membraną, czy tam między deskowaniem jeszcze zostawione troszeczkę centymetrów, żeby włożyć jakąś izolację. Najczęściej i prawdopodobnie najlepiej jest w tym miejscu zaizolować wełną. Najlepiej taką twardą, elewacyjną. Natomiast widziałem też, że niektórzy stosują
niektórzy stosują styropian i w to miejsce po prostu przyklejają na odcinku, tak jak jest ściana do góry, wychodzi 24 cm, czy tam z tynkiem ewentualnie troszeczkę więcej tego styropianu. No i później ta warstwa, która izoluje od góry ścianę szczytową, powinna łączyć się tutaj z wełną czy z pianą, cokolwiek tam będzie, a od zewnętrznej strony dochodzić będzie styropian z elewacji. W ten sposób mamy zachowaną izolację. I teraz zobaczcie, co ja wymyśliłem. Ja wymyśliłem, że ja dam styropian, natomiast nie tylko 24 cm, czyli w tym miejscu, ale dam tak jakby całość. Fajnie mam tutaj przestrzeń, także mogę włożyć cały płat, całą taflę styropianu. I teraz zobaczcie, z tamtej strony już jest włożony, jeszcze jest niezapianowane. Natomiast jeśli włożę tutaj do końca, do tej krokwi styropian, tu będzie na równo tak naprawdę. Tu w tę stronę będzie kawałek wystawało około 5 cm. I elewacja, która będzie szła od dołu, po prostu mi się połączy tutaj z elewacją, z tą izolacją górną. Czyli tu będę miał styropian zachowany. Wydaje mi się, że jest to lepsze rozwiązanie, ponieważ jakbym robił elewację i tutaj próbował w górę od dołu wcisnąć taflę styropianu, to ta przestrzeń między tą izolacją a pionową tą taflą styropianu, która będzie z elewacji, mogłaby się nie w zupełności połączyć. Natomiast teraz jak ona będzie wysunięta w tamtą stronę, to ja sobie bez żadnego problemu dołączę i idealnie wypełnię tą przestrzeń. Tutaj już sobie dopasowałem taki trójkącik. On jest tylko wciśnięty, nie jest zapianowany, ale jest na tyle mocno wciśnięty, że ja już go lepiej, żebym nie ruszał, bo jakbym musiał go teraz wyciągnąć, to prawdopodobnie bym rozwalił ten styropian. To jest styropian genderki, natomiast to jest grafitowy 33, 15 cm. Mi tutaj idealnie wchodzi 15 cm, w niektórych miejscach mam troszeczkę mniej, więc po prostu muszę ten kawałek styropianu zetrzeć. I co ważne, żeby jak będziemy wkładać styropian, żeby nie prężyło nam na membranę. Czyli żeby ta membrana sobie tam luźno była, a ten styropian ma nam dochodzić do membrany, a nie ją wypychać. Bo jak wypcha, to woda, która jest potencjalnie tam, ona będzie raz, że po łatach będzie dotykać, a dwa, że będzie spływać po boki na kontrłaty. I tego chcę uniknąć. Woda pod dachem, ewentualne skropliny mają sobie środkiem tutaj schodzić jak najniżej, aż do rynny. No i kolejny kawałek też sobie już przytarłem. Oczywiście też tutaj wyciąłem sobie na deseczkę, na moją obróbkę tego okapu. I popatrzcie, wkładam sobie, idealnie wchodzę na tamtą stronę, dociskam. I tu zostaje mi minimalna przestrzeń, którą mogę wypełnić pianką. I delikatnie tu dociska do membrany, natomiast jej nie wypycha jakoś zbyt mocno. Membrana jest wysokoparoprzepuszczalna, także tutaj się z tym nic nie powinno dziać. No i bierzemy sobie piankę. Soudal Term, klej do pianki. Ważne, żeby tutaj zamieść sobie, ewentualnie zagruntować tą stronę. I kleimy do samej góry. Ogólnie tu wyszło mi ponad 4,5 metra, czyli wchodzi ponad paczka do samego szczytu, bo tu wychodzi 4,5 metra nawet. No patrzcie, tam są 4, raz, dwa, trzy, 4 od dołu. I zostaje z pół metra na samej górze. Też to trzeba wszystko później wypełnić. No dobra, to sobie na razie odegnę nasz styropian do góry delikatnie, żeby tutaj sobie fajnie położyć klej. On sobie za chwilę troszeczkę spęcznieje. Tu jeszcze połączenie z wełną mam, bo kawałek wełny
Jak oglądaliście, to wiecie, że tu też wcisnąłem między murłatą. No i dobra, resztę sobie wcisnę, jak już tu dołożę. To doszło. I teraz sobie wypełniam tutaj tą przestrzeń. I elegancko zamykamy tutaj tą przestrzeń. Nie wiem jeszcze, czy o to nie będę później obcinał na równo, ale wydaje mi się, że zostanie, bo tutaj będzie szła wełna. Także to zostawiam i kleję kolejny kawałek. Tu mam już na dobrą sprawę przygotowane do samej góry. Miejscami... tam zostały na górze. To tamte zaraz zobaczycie, bo tam jakoś mniej wyszło. Czyli ten środek, który był tutaj, to ja po prostu musiałem ostro przycierać. Ogólnie staramy się zrobić to jak najdokładniej. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Dociskam i wypełniam przestrzeń. Tu delikatnie poderwać od zewnętrznej strony. Ona się i tak zaraz rozpręży. I od wewnętrznej strony, o. Docisnąć, wyrównać. I lecę dalej. Wydaje mi się, że będzie to bardzo fajne rozwiązanie, bardzo szczelne, także... Napiszcie oczywiście, co wy o tym sądzicie. Jak wy zrobiliście u siebie. A, teraz wchodzę na górę, dobra. Bo teraz jest z góry. Muszę tam jeszcze dwa płaty, dwie tafle i jeszcze kawałek będzie. A to nie wiem, czy będzie widać. O, wycinałem na maszynie, żeby się troszeczkę podrównało. Można by delikatnie tarką przytrzeć. Żeby ta przestrzeń też była w miarę równa. Jak jest zatarty stropian, to tu w tych miejscach lepiej się piana trzyma. Jedyne co się zastanawiam tylko, czy pianę kleić od strony więźby, ale wydaje mi się, że tam chyba to nie jest aż tak potrzebne, że dam tylko z tej strony.
mocniej docisnąć, żeby zbyt na membranę nie prężyło. O, żeby tutaj ta membrana była luźna. I ostatnia, która wchodzi na dobrą sprawę najciężej. Znaczy ostatnia, no powiedzmy ostatnia, bo tam jeszcze na samym górze będzie. Dobra, tego też jeszcze lekko przytrę. Ten uskok mi przeszkadza. Napiszcie mi, co wy sądzicie o takim rozwiązaniu. Czy lepiej jest zrobić to na etapie robienia dachu, jeszcze zanim membranę samą położycie? Czy w tym momencie, nieważne kiedy, ważne, żeby po prostu to zrobić, bo to też są takie słowa, że nieważne kiedy, ważne, żeby to było zrobione. Po prostu. Niektórzy się wymurują do samej membrany. No i potem są kwiatki takie, że przemarza im ściana szczytowa. A w sumie jak mi tu zostało 5 cm, to potem od zewnętrznej strony tutaj ten szczyt też powinienem dobrze co zrobić? Zaizolować, czyli przykleić troszeczkę styropianu. No i dobra, no tak to wygląda u mnie. Powiedzcie mi, jak wy robicie. Czy styropian jest dobrym tutaj izolatorem? Czy nie będzie nic mi się tutaj skraplało? No dodam, że to jest membrana Korotopa 180, wysoko Red Strong bodajże, wysoko paroprzepuszczalna. No i ona powinna robić robotę, tak? Mam nadzieję, że tutaj nic z tą membraną nie będzie. Jak położę wełnę na to, akurat dojdzie tutaj 15 cm wełny w jedną stronę, 15 w poprzek, to tutaj będzie dotąd. No oczywiście poddasza tego strychu nie będę ocieplał, będzie tu pod jętki podchodzić. Między jętki i pod jętki. Napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o takim ociepleniu, o takim rozwiązaniu, jeśli chodzi o wykończenie tego okapu, zabezpieczenie od kun i wszelkiego innego robactwa. Gryzoni, bo robactwa może nie. Dzięki za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się, cześć.